Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy, zapraszam. Chciałoby się powiedzieć do kolejnego odcinka, ale nie do kolejnego, lecz do pierwszego odcinka znanej gry Planet Crafter, a spotykamy się ze względu na to, że pojawiła się nowa planeta, planeta Humble, do której sobie dzisiaj zajrzymy. Oczywiście jest to dzięki DLC, jakie niedawno zostało wydane. DLC, jak dobrze kojarzę, na Steamie bez promocji kosztuje około 35-6 zł, mniej więcej, także nie ma tragedii, można powiedzieć. Natomiast wracamy do gry, którą dobrze wszyscy, przynajmniej większość z nas kojarzy, a podstawkę też swojego czasu ogrywaliśmy. Jak jest DLC? Lecimy na standardowym. Dawno nie grałem, niczego nie pamiętam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to witamy na nowej planecie. Widzę, że początek podobny. Lądujemy w kapsule. Dobra, współczynnik terraformacji 0. Kurczę, dawno nie graliśmy. Oj tak. Oj tak, ja już czuję, jak tu umieram po raz enty, nie? No dobra. Od czego zaczynamy? Jak to się w ogóle grało? Dobre pytanie na start. Na szczęście mamy kapsułę, gdzie możemy sobie zregenerować zdrowie, co nie? Znaczy zdrowie, oczywiście ma na myśli tlen. Mamy stworzyć plecaki, dobra, oraz mikrochip konstrukcję, następnie łamacz rudy P1. Co my tu ciekawego mamy? Mamy trochę wody, to dobrze, bo się przyda. Mamy nasiona, pożywienie to jest wezmę w razie W. Dobra, idziemy zbierać, nie? Oh my god, jak to się znowu grało? Trzymaj, Sebastian. Ty nie. Proszę nie krzyżcie, jak będę lamił po swojemu. No ale... O! Dzień dobry, kolejna skrzynia. Świetnie. Jaka ciekawa konstrukcja tego... No, nie wiem, czy to roślina, czy jakiś słup obrośnięty grzybem. No, tak śmiesznie, nie? Kurczę, nie mamy znowu tego. No. Plecaka odrzutowego, nie? Dobra, ale po kolei, bo widzę, że nam zaczyna tlenu brakować. Tak jest. No, fajna planeta. Spoko. Dobra. Zaciągnij się, kolego. Stworzyć mamy plecak, tak? Pokaż, ile to w ogóle kosztuje na dobrą sprawę. 2 żelaza, świetnie. Jakoś można było sobie... Dobra, damy radę. Halo, żelazo, gdzie jesteś? W sumie chciałbym zobaczyć, co jest w tej skrzyni. Ale się zmienił klimat, nie? A, ciekawe. O, nasiona breli. Na razie biorę to, co potrzebuję, czyli ciebie. Tak jest. Bo z miejscem póki co kiepsko. Tak. Plecak podziękował. Świetnie. Wyposaż gościa. Świetnie. No, teraz trochę więcej miejsca, nie? Mikrochip konstrukcja. 2 krzemy i jeszcze magnez. No to w poszukiwaniu krzemu i magnezu. Czy tu był jakiś krzem? Jeden magnez. No to szukamy jeszcze krzemu. A przy okazji dolomit, no dobra. Był dolomit wcześniej? Nie kojarzę dolomitu. Swoją drogą. Dolomit. Ale się tu pogoda zmienia. No dobra. No i teraz najważniejsze pytanie, czy znowu mamy budować na wzniesieniu? Nie? Jeśli tak, to gdzie? Może tu? By daleko gdzieś nie biegać, nie? Dobra, już biegnę. Dziękuję. Konstrukcja podziękował. Wyposaż go. Świetnie. Łamacz rudy P1. Kim ty jesteś, łamacz rudy P1? Zbiornik tlenu. Przydałoby się, nie? Nie ma czego. To za oszustwo. Dobra, zbiornik tlenu. A czy potrzebuje co do zbiorniku tlenu? 2 kobalty jeszcze.
O, kolejna skrzynia, miło. Tytan, przyda się później pewnie. Masz tu kobalty? No i dziękuję bardzo, materiał przyda się później. No dobra. Dobra, potem. No, do tego momentu, gdy będziemy zbierali wszystko, to dojdziemy, nie? Zaczniemy budowę. Podobno ta planeta jest troszkę mniejsza od poprzedniej, także ludzie się chwalą, że trudniej się je zgubić, chociaż tam też z tym kłopotów jakichś większych nie było, nie? Dziękuję. Cyk. No i mam tlen 145, świetnie. Łamacz rudy. Kapsułę mieszkalną. Wiertło P1, turbina wiatrowa. Wszystko nam jest znane, nie? Dekonstrukcja nas nie interesuje. Latarka. Później się może przydać. Dobra, ale my się może zajmiemy faktycznie budową. Pytanie, gdzie my to chcemy budować, nie? Na tych skałach, co? Tak sobie tylko na szybko tu przebiegniemy z ciekawości. Jak to wygląda? No nie, tu jest wejście, znaczy wejście, no. Przepaść, nie? Czy jakieś chmury piaskowe? Nie no, myślę, że to teren cały się nie zaleje, co? Tu można by spokojnie może budować. I bardzo sobie pobiegniemy zobaczyć jeszcze na szybko. Tu jest takie wzniesienie, może tam? Daj na kolego tlenu. Zasi, dziękuję. Dobra, zobaczymy ciekawie, jak tu wygląda ten teren. Chodź magnes. Przyda się raczej tytan i żelazo, nie? Tak to było chyba. Wow. Tam też skrzynia leży. No, widzę, że tu mamy dość bogato we skrzynie. Jest jakieś pierwsze. No tak, dobra. Nie ma co. Zacznijmy jakąś budowę, co? Tu jest takie delikatne wzniesienie. To możemy tu to postawić w sumie. Niech mają. Tylko jak ja. Jak to się robi? A, tu, dobra. Cyk. Jeszcze jedno żelazo. Halo, żelazo. To też będzie żelazo, nie? Co masz? Biorę. To potem biorę. I na razie tyle. Jak to pełny? Co znaczy pełny? Kolego. Cyk. Oho. Dobra. No. Mamy to. Świetnie. Tylko pytanie, czy my to faktycznie chcemy mieć to wybudowane, nie? No może i tak. Ja to tu zostawię, myślę. Niech tak będzie już. Niech już tak będzie, tylko tu się jakąś drabinkę ładną zrobi i będzie w porządku. Łamacz rudy P1. Co to w ogóle jest, jasny, ciasny? Wiatro znamy. Warsztaty, turbina wiatrowa. Łamacz rudy P1. Rozbijanie której rudy, aby wydobyć z nich wiele innych. No dobra. Czyli tak. Magnes, żelazo, tytan. Żelazo. A za chwilę pójdziemy zobaczyć. Tak jest. Tytan. Co tam jeszcze brakowało? Agnes. No i proszę bardzo. Tyk. Jak to ma niby działać? Wszystko jedno, gdzie to postawię? Zobaczmy. Tyk. Tak. Mocy niski poziom. Jaki niski poziom mocy? Co ty na głupoty opowiadasz? Prądu ci brakuje i tyle. No właśnie, nie? Turbina wiatrowa. Proszę bardzo, tu. Cyk. To wszystko jedno, gdzie to będzie stało. Co dalej za mało? Zaraz jeszcze jedną postawię. Tylko szlazo znajdę. Tytan. Krem. Tytan. Tak, wiem, widzę. Cyk. Zasi, dziękuję. I w poszukiwania żelastwa. Jak pamiętamy, to stawianie turbin wiatrowych nie miało żadnego znaczenia, czy góra, czy dół.
One po prostu jak są postawione, to powinny w teorii działać. W teorii, bo ta coś się obraziła. Pewnie za mało ich jest, nie? No właśnie, o to chodziło. To macie 4 sztuki od razu, niech sobie działa. Świetnie. A jak ty, kolego, działasz? Co ty tu masz za opcję? Ustaw tutaj rudy, aby je rozdzielić. Dobra. Zbierać są wydobywane rudy. O to, co, że co? Aha! Dobra, tego kraniku nie widziałem wcześniej. No dobra. Świetnie. Dobra, napij się. Nie wyrzuć, tylko napij się, powiedziałem. Tyk. Zjesz. Nie, jeszcze nie trzeba jeść. A. To chyba tu nie powinno stać, nie? Tlenu! Tlenu! Zapatrzyłem się, nie? Zapatrzyłem się i... I tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, tych śmierci moich tu będzie dużo, bo często mi się zdarza nie zwracać uwagi na ten wskaźnik tlenu. Bo mnie zainteresowało to, jak to niby ma działać. Dobra. Nie, nie, jeszcze nic się nie dzieje przecież. No właśnie. Tu jest narysowane, że to coś daje kobalt. Kobalt, tak? To coś daje chyba aluminium. A to coś daje... To coś, tak? A. Dobre pytanie. Na razie nic się nie dzieje, nie? Zobaczymy jeszcze przez chwilę. Chodźmy zobaczyć. A to zaraz. Ile kosztuje jedna skrzynia? Żelazo. Oczywiście. Oczywiście to, czego nie posiadamy, nie? Norma. Dobra, a ile kosztuje drabinka? Żelazo, no świetnie, no cudownie. Nie wiem, czy jest sens to budować. Chyba tu sobie postawimy. O, materiał wybuchowy, miło. Żelazo biorę na razie. I wodę. Tytan. Bakłażany, znowu się zacznie akcja, nie? No dobra, czym ty jesteś? Zadanie terraformowania. Ostrożnie manipuluj urządzeniami wybuchowymi w celu wydobycia rzadkich materiałów. Ostatni stan. Wszystko idzie dobrze. Wszystko idzie dobrze, nie? Wszystko idzie dobrze. Brawo ty. Znalezienie celu. Zbliżanie się do celu. Umieszczenie urządzenia wybuchowego. Oddalanie się od urządzenia wybuchowego. Nie ukończono. Aktywacja urządzenia wybuchowego. Po prostu kolega nie odjechał, no to wygląda. Świetnie, znowu tlenu brak. Biegnij, kolego, tym razem zdążysz. Tym razem zdążysz. Cyk. Podziękował. Dobra, dobij do końca. Nie bądź taki. Postaw drabinkę. Tak to się robiło. Dasz radę, wierzę w ciebie. No, dziękuję. Trochę lepiej. Tytan. Mogłem stworzyć wiertło P1. Gdzie jest wiertło? Tytan znowu. No dobra. Masz tu tytan? Nie. Już to sprawdzałem pewnie 2 razy, nie? Ale tu jest. Poproszę wszystko. O. I co ciekawe, skrzynka sama znika po zebraniu wszystkiego. Dobra. Macie mieć wiertło, proszę bardzo. O, działaj tam sobie. Jeszcze prąd jest, nie? No, coś tam sobie działa. Podgrzewacze i tym podobne. O, tu nie działa najwyraźniej, to jest w miejscu ustawione. Także postawiliśmy to tylko po to, żeby było chyba. Nic więcej. Ekran terraformowanie. Proszę bardzo. Ekran. Oczywiście żelazo. Oczywiście, nie? Tam widzę jeszcze jedną skrzynię.
Przepraszam, znowu mi gardło siada. Chcą słychać. Znowu ta pogoda, nie? Rano ciepło, później... Znaczy rano zimno, potem trochę cieplej. Jest jak jest. Chociaż to akurat ma mniejsze znaczenie, że jest zimno, ciepło. Ale sam ten mróz rano... Dał mi się trochę w kość. Też skrzynia leży. Tak, ekwipunek pełny. Brawo ty. No, znowu będzie sobie biegać, nie? Ale brakuje, kurczę, tego skafandra latającego, nie? Tak fajnie przyspieszał cały temat. Dobra, stać nas już czy nie? Tak, ekran terraformowanie, proszę bardzo. Cyk. Brawo, są same zera. Świetnie, świetnie. 52 TI. Ekran schematy. Na razie biurka nie ma, to tak będzie sobie stał na ziemi. No czemu by nie? Ojojoj, znowu tego tyle, nie? Znowu mamy co robić, moi drodzy. I ekran postęp. Poziom energii. Nie mam postępu. Co to za oszustwo? Dobra. Wege modu. No nie wiem, czy mnie stać. Nie, no znowu żelazo, nie? No to halo, gdzie jest żelazo? Tu jest. Widzę jeszcze jedno przy okazji. O! Czy będzie warto biegać po tych formacjach skalnych? Myślę, że tak, bo tu coś leży, nie? O! Zbiornik lędu P2. Bardzo ładnie. To ma ciekawy kształt. A, on tak się ułożył śmiesznie. Dobra. Wow! Tu była troszkę zbugowana ta konstrukcja. Ale ja tu po ciebie biegnę. No właśnie. Boksyt. Wyrzuć mi coś. Bo to chyba o to chodzi, nie? To musimy tam rzucić, tak? Żeby z tego powstało żelazo. Już biegnę, biegnę, widzę. Biegnę co sił w nogach. Szybciej nie potrafię. Biegnij, skacz, kolego, skacz. Nie, nie zdążę. Nie zdążę. Druga śmierć. Cyk. 2-0. Zostawiłem część swojego ekwipunku, tak? I to skrzynia leży. A, no faktycznie. Aha! Tamta możliwe też była nasza pośmiertna, nie? Może o to chodziło. Dlatego ona znikła. No właśnie. Dobra, ale mamy boksyt. To chyba faktycznie o to chodzi, co? Ksiana to sama wydobywa, ale to przerabia to na to, tak? Tak. Zbieraj stąd wydobywane rudy. Stawiaj tutaj rudy. Dobra, proszę bardzo, działaj. Tak. 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 Już? Nie. No ciekawe, jak długo by działało. Znikło, widzicie? No i powstało krzem i 2 razy aluminium. Ciekawe, nie? Krzem 2 razy aluminium. No dobra. Tak to działa. Ja już myślałem, że to mam na odpowiednią powierzchnię położyć, nie? Tak to jest, Sebastian. Nie myśl, po prostu działaj. Warsztat nie, wegemod, a lodu potrzebujemy. To już gorzej. To już gorzej. Ale mogę postawić warsztat na razie. Dobra, tleny wiadomo. Plecak P2. Nie, przepraszam, zbiornik tlenu P2. Co brzmi dobrze. Podziękował. Tak jest. Mamy teraz 200 już. Świetnie. Dobra. No to idziemy szukać lodu, na to wygląda.
Takie podjeżdżane miejsca. To chyba aluminium, co? Masz lodu? Masz lodu, ale masz wodę. I dolomit, który tam zaraz wrzucimy do... Nie, to nie ta strona, Sebastian. Nie ta strona, kolego. Lodu dalej brak. Opona. Dolomit. Cicho. Dasz radę bez wody. Za jakiś czas. Szukaj lodu. I żelaza. Lodu brak. Tego dolomitu pełno. Wszędzie. Może i dobrze. No, fajne miejsce, fajne. Kolejna skrzynia. Aby to był lód, moi drodzy. Masz tu lód? Nie masz tu lodu, ale nie masz tlenu, nie? Zapomniałem o tlenie znowu. Raczej nie zdążę. Nie ma szans. Jak sami widzicie, jakoś mocno nie przywiązuję do tego uwagi. Tego braku tlenu. Albo gra ma mały współczynnik, przynajmniej na tym poziomie trudności, jeśli chodzi o kary. Praktycznie ich nie ma. Jedynie tyle, że musimy znowu tam dobiec i zabrać swoje rzeczy, ale ja tam nawet nie biegnę, bo szukam lodu. Może potem się gdzieś znajdzie. Oj tam, zjedz. Zaraz ci wody zabraknie, tak już na marginesie. Chipy to potem. Gdzie jest lód, ja się pytam. Dolomit. No. Wtedy to masz ciekawego. Jakieś nowe roślinki na to wygląda. Bierz wszystkie żelaza. Bo to największy kłopot na razie. Tak, już do kapsuły biegnę. Aż się nie mogę doczekać tego momentu, kiedy przestaniemy się przejmować tlenem, nie? Trochę tak się nim nie przejmuje, jak sami widzicie. Cyk. Jakby coś mamy, nie? Tu nie było. No tylko trochę lodu potrzebuję. Jak to lodu nie ma nigdzie? Co to ma znaczyć? No też nie? Też nie, ale jest kolejna skrzynia. To może akurat... Może tu jest tak biało, co? Nie, dziękuję. Jest. Jest to lód? Lód. Brawo. No, to możemy powoli wracać. Pozbieraj co nieco. Dobra, już miejsca nie ma więcej. Ładnie. Ładnie. Fajnie wrócić po takim czasie. Chociaż mi niedługim, ale... Mimo wszystko, tu tak gęsto. O, pięknie. Zasi. Proszę zignorować wszelkie wcześniejsze próby terraformowania planety. Witamy na przydzielonej ci planecie. Twoją misją jest przyspieszenie procesu terraformowania tego świata. Będziesz musiał wygenerować tlen, ciepło i ciśnienie. Najpierw osiągnij 175 000 TI i stwórz niebieską atmosferę. Taki jest plan, kolego. Już mam całe 213, nie? Szaleństwo. Dobra.
Ciekawe, czy będziemy musieli znowu taką wielką bazę wybudować. Czy wystarczy coś bardziej kompaktowego. Ale tak to nie może być. Absolutnie. Tu podstawa musi być. To wygląda jakoś po ludzku. Ładnie, kolego. Czy ja ci powiedziałem ładnie, to ty robisz krzywo? Jakie uporty? Ani tak, ani tak. No ładno, niech będzie. Krzywo, nie? Chciałem, żeby się tu zaczynało. No ale co zrobić, jak nic nie zrobisz? Co za dziad, nie? Jeszcze gorzej. No dobra, ale, ale jest. Wieśnie postawić nowego modułu. Tak. Magnes. Potrzebujemy jeszcze magnes. Dziękuję. Proszę bardzo. Energia jeszcze jest, nie? Tak, jeszcze jest. Tak, wszystko pięknie, ładnie, tylko ja to mam tu gdzieś, te nasiona. Czy w ogóle w skrzyniach pochowane? Nie, tu nie ma ani jednego. No dobra, to potem. Odgrzewacz P1. Podgrzewacze mogą być na zewnątrz, nie? Iryt. W której skrzyni był iryt? Pamiętam. Nawet tu. A, te mają być w środku jednak. No dobra. To masz. To masz, tu na przejściu. Proszę bardzo. Krzywo. No chyba lepiej nie będzie. A! Ważne, że działa. Jeszcze zabrakło prądu. Proszę. I proszę. Stwórz ekran postęp. No dobrze. Tak w ogóle. Żelazo, nie? Wszystko pięknie, ładnie, ale ekranu postępu póki co nie zrobimy, bo go nie mamy. I tyle w temacie. Dobra, idę po skrzynię, może postaw. Żelazo. Znowu żelazo, nie? Wszędzie te żelazo. Na razie podziękował. Tytan, żelaza potrzebuje. Co jest potrzebne do żelaza i kobalt? Dobra. Jeszcze masz dwa miejsca. Bardzo ładnie. No i na szybko powrót. Plecak P2. No, pięknie. A co potrzebne do plecaka? A, to zaraz zobaczymy. Oj, znowu tu będziemy wszystko zalesiali, co? Kwiatki sadzili. Pszczółki hodowali. Może jakieś nowe zwierzątka. Plecak P2, poproszę. Krzem. No oczywiście, że krzem. Ale zanim to... Pyk. Nie ma więcej kobaltu. Świetnie, Sebastian. Bardzo ładnie. Krzem. Ja chyba na kolejny odcinek przygotuję parę skrzyń z materiałem, żeby tak nie biegać co chwilę tań z powrotem. Nie marnować też waszego czasu. Krzem. Tytan. Coś sobie posadzimy, co? Może ciebie. Chociaż nie. Albo tak. A, tak, już cię posadzę, nie? To na razie mogę ciebie zrzucić, a biorę ciebie.
Dobrze. Mogę cię tu? Mogę. No i niech sobie rośnie. Bardzo ładnie. 200% więcej. Miło. Co ja teraz chciałem zrobić? Tak, żebym ja to pamiętał. Ciebie. No właśnie. I znowu troszkę więcej miejsca. Miło. Latarkę to może później. Brakuje nam tego jeszcze ekranu. Krzem i magnes. No to chodźmy na szybko gdzieś. Może znajdziemy akurat. Biorę wszystko. Chyba. No, możemy postawić. A ile kosztuje jeden stół? Oczywiście żelazo. Oczywiście. Normalnie. Jeszcze mamy żelazo. W ogóle myślę, że przyda chip dekonstrukcji. Bo chwilowo nie posiadamy jeszcze. Daj ten stół. Cyk. Daj ten obraz. Cyk. Tak, nie mam jeszcze dekonstrukcji, bo bym go przeniósł, nie? Dobra, to innym razem. Co ty pokazujesz? Zużycie prądowe. Dobra. A kiedy mi się pojawi możliwość postawienia kolejnego... A, dopiero tutaj. Dopiero ty ciepło osiągnie... No, 2NK. 2... No to, czyli poczekamy jeszcze chwilę. Iryt. Czy tu był w tej skrzyni jeszcze jeden iryt? Dobre pytanie. Byśmy zabrali od razu. Ty produkujesz ciśnienie. Dobra. Nie ma, ale wezmę. No i to jest to, że nie mam... Nie mam dekonstrukcji jeszcze. Szkoda. Ale... Czekaj no. Nie, też nie. Dobra. Proszę o spokój. On pozbierałem wszystko? Nie, ale niech sobie leży. W sumie, to zobaczmy. Bo ty przerabiasz dolomit też, nie? Zobaczymy z ciekawości. Jak to działa? Dobra. Oczywiście żelazo. Oczywiście. Kolego. Żelaza. Potrzeba więcej żelaza. Jedna skrzynia. Jedno żelazo. Dobra. To na razie. No i tak do czegoś innego będzie wykorzystana w swoim czasie. Ale póki co na... Nie wiadomo co. No dobrze, moi drodzy. Dzisiaj krótki odcinek przygotowawczy do tego, co nas czeka. No i chyba tu będę się rozwijał, co? W tym kierunku. Tak myślę. To sobie postawimy jeden wielki budynek. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra. No to dziękuję fajnie do końca. I mam nadzieję, że jutro będzie kolejny odcinek, na który oczywiście jak najbardziej zapraszam. Wracamy do Planet Craftera. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. Hej!